Dzień dobry. Tu testerki szczęścia. Z tej strony Beksi. Dzień dobry, z tej strony Capri. No co ci się stało? Nic. Tak dziwnie mówisz. Wydaje ci się. Nie wiem, coś mam jakieś sprzężenia w słuchawce. No. Może słuchawki ci się popsuły. No może mi się i popsuło, ale powiem ci, że aż tak dziwnie mi się z tobą rozmawia. Wydaje ci się. Taki masz dziwny głos. Nie. Nie wiem, coś może w uszach mi się stało. No dobra, to zaczynamy. Może masz miód w uszach? Może mam. Zaczynamy. Proszę Państwa, dziś będziemy rozmawiać o filmie Anihilacja. I mam nadzieję, że ten film to będzie nareszcie ten jeden, znaczy pierwszy film, który oglądał nasz kochany Jacek, ponieważ jest to horror science fiction. I teraz muszę powiedzieć, jak to wszystko było. Otóż moja ukochana Capri lubi ten film. I kiedyś przysłała mi jedną ze scen, taką scenę, gdzie, matko, jak ona się nazywa? Natalie Portman. Natalie Portman strzela do aligatora i nie drgnie po prostu nawet o pół milimetra i dzięki temu udaje się go zabić. No i ta scena po prostu bardzo mnie poruszyła, dlatego że no właśnie tak trzeba postępować, jeżeli masz coś, chcesz bardzo zrobić, coś niebezpiecznego, to nie możesz drgnąć ani pół milimetra, ani się zastanawiać za dużo, tylko po prostu się skoncentrować, cel pal. No i dlatego właśnie komentujemy dziś, znaczy rozmawiamy dziś o tym filmie Anihilacja, bo Capri, no dzięki tej scenie zachęciła mnie do oglądania. No i opowiem teraz właśnie o swoich przeżyciach. Jak to było u mnie z tym filmem? Capri się bardzo bała, obawiała się, że przez ten film nie będę mogła potem spać, że będę przeżywała, że są tam na pewno takie drastyczne sceny, które będą siedziały w mojej głowie bardzo długo. A stało się tak, że ja na tym filmie notorycznie zasypiałam. I po prostu nie przebrnęłam przez niego tak, jak powinnam przebrnąć. Mam tylko takie, no część scen mam opracowanych w głowie i no, przyznaję, widziałam tylko część tego filmu, ale Capri resztę mi opowiedziała, więc ja sobie resztę wyobrażam. No, nie jestem po prostu w stanie obejrzeć całego filmu, gdyż śpiączka mnie bierze. Czy wiesz, Capri, może dlaczego tak się stało, dlaczego tak się dzieje ze mną? Nie mam pojęcia. Bardzo mi pomogłaś. Pamiętam, że jak pisałyśmy, prawda, o tym filmie, to miałaś taką tezę, że być może mój umysł broni się przed tymi drastycznymi scenami i dlatego sam tak zasypia. Jak myślisz? Z medycznego i psychologicznego punktu widzenia wszystko jest możliwe. A może przybliżyłabyś naszym słuchaczom ten film i opowiedziała tak pięknie, jak mnie go opisałaś. I dlatego ja z tym filmem dzięki temu czuję się jakoś, no, związana. Dobrze. Muszę przestawić się teraz na tryb opowiadania. Co się tobie stało, matko? Nic się nie stało, nie wydaje ci się, wszystko w porządku. Ty masz jakieś No, tryby? proszę. Jakieś tryby masz? No, coś mi tutaj upadł taki trybik, ale to nic się nie stało, wszystko gra. Ja nie wiedziałam, że jakieś tryby masz. No ale dobra, już mniejsza o to. Opowiadaj. Zapraszam Państwa do wysłuchania w chwili obecnej skrótu, tudzież skrótu recenzji
Przepraszam, mój słownik tutaj nie może wyszukać odpowiedniego wyrazu, więc przejdę do rzeczy. Mianowicie, w filmie poznajemy bohaterkę, wspomnianą już przez Bexy, Natalie Portman, oczywiście tak się nazywa aktorka. Aktorka jest biolożką, wcześniej była wojskowinią. Żołnierzem była wcześniej i w tym wojsku poznała swojego męża, też wojskowego. No i, jak to mówią ludzie, ten mąż idzie na taką akcję wojskową i tam dochodzi do zaginięcia go na tej akcji wojskowej i z tego powodu Natalii jest bardzo zmartwiona i bardzo tęskni za nim, tak, po roku czasu chyba, nie pamiętam dobrze, bo za mało mam pamięci, już mi się kończy. Co to z tobą się dzieje? Wydaje ci się. Po roku czasu, domniemanym, mąż wraca, niestety, po chwili... Dlaczego niestety wraca? Niestety, po chwili, gdy wraca, coś się z nim złego dzieje i okazuje się, że jest chory i zaczyna umierać. I okazuje się, że on był na takiej dziwnej misji i nasza bohaterka Natalii, przepraszam, tutaj jakieś sprzężenia mi się włączają. U mnie też są sprzężenia, bo ktoś chodzi po klatce schodowej. Ja jestem jeszcze tutaj w Zakopanem. Strasznie jest to akustycznie. Jak to cię zakopał? Zaskakujesz mnie dzisiaj, naprawdę. Miejscowość Zakopane. Właśnie to nie jestem w Zakopanem, jestem w Kościelisku. Koło Zakopanego i mamy tu bardzo akustyczną klatkę schodową i ja tu w tych warunkach i jeszcze z jakąś latającą i bzyczącą muchą muszę nagrywać. I jeszcze ty jesteś taka dziwna, także tak naprawdę się dzisiaj czuję niekomfortowo trochę. No ale dobrze, to wraca ten mąż. Niestety. Niestety jest chory. A, niestety jest chory. Tak. I jego żona, czyli Natalie Portman, zostaje przetransportowana razem z nim do takiej bazy wojskowej i okazuje się, że... W bazie go leczą? Tak. Bo tam są tacy specjalni lekarze. A. No. Co? No i tam okazuje się, że on był na takiej specjalnej misji i jako jedyny wrócił z tej misji, ponieważ każdy, kto tam poszedł, no to już nie wracał stamtąd. No. To dziwne. I tak okazuje się, że niedaleko tej bazy wojskowej jest taki teren, gdzie dzieje się coś dziwnego. Jest taka dziwnie mieniąca się chmura, którą tam ci ludzie nazywają iskrzeniem. A to się stąd wzięło, że tam była taka latarnia morska, no i tam spadł meteoryt. I zaczęło się, tak, i zaczęło tam się dziać coś dziwnego. Nad naszą wsią przeleciał meteoryt, mi się przypomniało. No. Pamiętasz taką piosenkę? Zaśpiewaj. Nad naszą wsią przeleciał meteoryt. No i coś tam, że zgasł. No, to taka rozrywkowa była chwila. Opowiadaj. Nie znam. Będę opowiadać dalej. No, wracając do tematu, okazuje się, że to dziwne zjawisko zwane iskrzeniem zaczyna się rozprzestrzeniać i nikt stamtąd nie wraca, więc wojsko tu podejmuje... Co wojsko podejmuje? Podejmuje próby, żeby coś z tym zrobić. No i tak, i właśnie ten mąż Natalii tam był w takiej ekspedycji, ale niestety jako jedyny wrócił, to znaczy niestety wrócił i zaczął mącić. Jakby nie wrócił, to by było wszystko jasne. Przecież nikt stamtąd nie wraca, to wziął tylko na rozrabiał. Wrócił. Wrócił i niestety zachorował. To lepiej było, jakby nie wrócił, bo by nie było tyle kłopotu i w ogóle, bo ona tam nie szła i nie byłoby tych strasznych wydarzeń dalszych.
Dokładnie. No i co? No i Natali, chcąc ratować męża, decyduje się wyruszyć razem z taką ekipą kolejną, która składa się z samych pań. I te panie tam idą, wchodzą tam na ten teren i ona... Jak ona go miała uratować, jak tam poszło? Żeby się dowiedzieć, co to jest w ogóle i czy można temu jakoś zaradzić. A czy to były same panie? Bo panowie nigdy nie wracali. A, to tego mi nie napisałaś. To tak to było wykoncypowane, że jak pójdą kobiety, to może nie zginą. Przede wszystkim to dowódcą tej ekipy małej, niedużej, składającej się z 5 osób, łącznie z Natali, dowódcą jest taka pani, która jest głównym dowódcą tego wszystkiego. I czego? Tak. Czego i wszystkiego? No tej bazy. Tamtej, tej wojskowej tam? Tak. Tak. A w ogóle to się okazuje, że... To jest matka nietypowego. Znaczy tak? W ogóle się okazuje, że Natali nie była wierna mężowi, dlatego mąż wybrał się na misję samobójczą. I teraz ona idzie razem z innymi paniami też na misję samobójczą, wchodzi tam do tego zjawiska. O matko. Tak, bo myśli, że może uda jej się uratować tego męża. Że udaje się odkręcić tę niewierność? Że tam się oczyści jakoś? Że może on nie umrze, jak zachorował. Dziwne to. W ogóle nie mogę tu pojąć toku myślenia tej Natalii, no ale dobra. A ja może tylko małą dygresję zrobię, dlaczego powiedziałam, że matka... właśnie nietypowego powiedziałam, a to jest chyba tytuł atypowy. Taki serial o chłopaku z zespołem Aspergera i ta przywódczyni tam, znaczy ta aktorka, gra jego matkę. To już, proszę, wracaj do opowiadania. Tak. I to jest właśnie taka misja samobójcza, ponieważ panie, które tam wchodzą w skład tej ekipy, to mają różne problemy ze sobą. I na matko. Przykład, tak, na przykład pani, która grała matkę atypowego, na przykład jest chora bardzo i one tam idą, bo nie mają nic do stracenia. A może uda im się wszystko uratować i odkręcić. I tam się dzieją dziwne rzeczy. Ale one myślą, że one umrą tam, że zginą, że już jest im wszystko jedno, czy one myślą, że się tam wyleczą? Jest ryzyko, że nie wrócą tak jak poprzednie ekipy. A, czy to dlatego? A idą po to, żeby zbadać to zjawisko. Ale one same tak chciały, czy ktoś tak wymyślił? Że im nie zależy, to mogą iść. One chcą uratować ludzkość, żeby to się nie rozprzestrzeniło na całą ludzkość. No i ratowanie ludzkości to jest, no tak, to jest to, co mnie po prostu powala. I tak. Co dalej? I teraz zrobię mega skrót. One tak. Tam jest zupełnie inaczej, wszystko jest dziwne. Światło się załamuje, fale radiowe się załamują, one nie wiedzą w ogóle, gdzie są, ile czasu już tam są. Kompas nie działa i tam zostają najpierw zaatakowane przez alikatora, o którym już wspomniałaś i tym samym powiedziałaś o mojej najważniejszej scenie w tym filmie, więc już pominę i nie będę o tym mówić. Natomiast potem zostały zaatakowane jeszcze przez niedźwiedzia. Muszę dodać, że niedźwiedź i aligator to osobniki zmutowane. Tak, takie duże były, ja widziałam. Niedźwiedzia też widziałam. Ona tam krzyczała strasznie, ta porwana przez niedźwiedzia. Tak. On chyba od razu jej nie załatwił, tylko to jakoś dłużej trwało. On ją porwał. Ale po to, żeby ją zjeść? Nie. Nie, on jej nie zjadł. Ponieważ Natali potem ją znalazła. Żywa? Nie, ona już nie żyła. To znaczy ta porwana. A od czego ona umarła? Od obrażeń. A od obrażeń, no dobra.
A ty dziwny głos masz dzisiaj. Tak opowiadasz w ogóle, jakby ktoś inny mi to opowiadał. Tak mówisz, jakbym w ogóle kogoś innego słyszała. Masz takie wrażenie. No i co? Co dalej? Tak. I oprócz jeszcze tak. tego, że zwierzęta tam są zmutowane, tam też zmutowane są i rośliny, i wszystko. Tak. I one też tam trafiają do takiej wioski, gdzie drzewa wyglądają jak ludzie i tam jedna z bohaterek też zamienia się w drzewo. O matko. A wcześniej, zanim się zamienia w drzewo, snuje taką tezę, że po prostu to zjawisko działa jak pryzmat, załamuje nie tylko fale radiowe i świetlne, ale również załamuje DNA ludzi, roślin i zwierząt. I dlatego takie dziwne rzeczy się dzieją tam. Matko, i co to było? To się jakoś rozwiązuje na końcu? Wyjaśnia? Potem to się wszystko dzieje tak, ponieważ niedźwiedź też zabija jeszcze jedną osobę i one tam zostają później tylko we dwie. Czyli pani przywódczyni i Natalii. Mhm. I one tam idą do tej latarni. Coś się nie zgadza. A bo dwie przez niedźwiedzia, trzecia, a w drzewo. Dobra. Tak, tak. No. Tak właśnie. Rachunki nam się zgadzają, tak? Tak, tak. Teraz już sobie to zanotowałam. Tak, wszystko się zgadza. No i, no i co? Tak. I jest tak, że najpierw tam idzie do tej latarni pierwsza pani przywódczyni, a Natalii dopiero dochodzi później. I jak już wchodzi do tej latarni, to ona widzi takie nagranie wideo, nagrane na kamerze, a pod ścianą widzi zwęglonego człowieka. Okazuje się, gdy ogląda to nagranie, że w rzeczywistości tym zwęglonym człowiekiem to jest jej mąż, który był na tej misji, a przecież on wrócił. A właśnie wrócił jego sobowtór, który nie wiadomo skąd się wziął. O matko. Tak. I jeszcze muszę wspomnieć wcześniej... To dobrze, ja zasypiałam. Że dziewczyny wcześniej znalazły też w innym miejscu inne nagranie, na którym widać, że w środku jednego z żołnierzy wchodzących w skład poprzedniej ekspedycji coś dziwnego się rusza, tak jakby jego wnętrzności się ruszały i to było takie straszne i przerażające. Widziałam chyba to, ale że ty mi wcześniej powiedziałaś, to ja tak się dlatego nie bałam. Widziałam, jak się takie, coś jak wąż taki się rusza. Dokładnie, tak. Tam się coś wiło w środku, a później one znalazły tego człowieka w tym basenie, ale on po prostu był dziwny. Jaki dziwny? Dziwny był. Ale czy co? To były jego szczątki, ale były dziwne. Ale jak, na czym polegała dziwność? Tak jakby coś go rozerwało i tak on był taki rozerwany. Rozerwany. Tak. O kurczę. Tak. I później, już wracając do chwili obecnej, na której skończyłam, jest tak, że Natalia, jak już obejrzała i zobaczyła, co tam się stało, to wchodzi w głąb latarni, tam gdzie spadł meteoryt. I tam spotyka właśnie tą Ventress, która jest przywódcą ekspedycji. I No. Ventress nagle rozpada się. I z tych cząstek, które się rozpadły z Ventress, to powstaje jakiś taki dziwny kształt i to jest ta obca forma życia, którą trudno opisać. I później ta obca forma życia zamienia się w humanoida i No. zaczyna naśladować Natalię, tym samym zaczyna z nią walczyć, bo ona też ją atakuje. O rany. I później ta forma życia zamienia się w sobowtóra Natalii. No ale to przecież ona powstała z tej Ventress, to dlaczego Natalii? To jest właśnie trudne do wytłumaczenia w tym filmie. No bardzo trudne, bym powiedziała. Ja dlatego, nie wiem, widzisz, z jednej strony mój organizm, że tak powiem, bronił się przed tymi drastycznymi scenami, a z drugiej to chyba
przed tym, żeby później nie musiała analizować i się zastanawiać, o co chodzi, bo to strasznie skomplikowana jest fabuła. Bardzo. Ja chyba nie byłabym w stanie tego samodzielnie zanalizować. I później następuje takie wydarzenie, że Natalia unicestwia, to znaczy jeszcze nie unicestwia, ale doprowadza do zniszczenia obcej formy życia, używając do tego granatu zapalającego. Dała mu w ręce. Dała mu w ręce, sama ucieka. I w tej chwili, kiedy ginie ta obca forma życia, to wszystko się rozpada i nie ma w ogóle żadnego lśnienia. Przepraszam, iskrzenia. Tak. Inny film. I później widzimy Natalię, która jak to przeplata się w całym filmie, jest przesłuchiwana przez... Przez kogo? Przez jakieś służby wojskowe pewnie, jakiś wywiad. Tak właśnie to jest. I czego się dowiadujemy, że to była obca forma życia, która nawet nie wiadomo, czy miała świadomość tego wszystkiego, co się działo i tak naprawdę niczego ta forma nie chciała, a jedynie tylko kopiowała wszystko. To po co to w ogóle wszystko było? Po co był ten film? Tego nie wiem. No bo o czym on miał być? Do czego miał skłonić nas? Oglądających, tylko mieliśmy po prostu tak jak film sobie taki akcji oglądać? Czy tam były jakieś głębsze sprawy? Być może była to próba ujęcia w ramy idei obcej cywilizacji, jak mogłaby wyglądać. Może to była próba podjęcia jakiejś nowej interpretacji UFO. Tak właśnie. A może to była próba przekonania nas, że tu ufolutki są wśród nas? Że wcale nie tak trudno jest im wniknąć tutaj do naszego życia? Halo, przepraszam. Halo. Co halo. Pani tu robi? Przepraszam, ja co się, pani ja tu rozmawiam robi? Z tobą. Proszę stąd wyjść. Do widzenia, do Matko, widzenia. Matko, o co chodzi? A co tutaj? Kto to? Z kim to? Halo, z kim rozmawiam? Halo, Capri. O. Chociaż cały czas mi opowiadasz film. O nie co wiem, chodzi? Beksi, ja dopiero co wróciłam z urlopu, a tu patrzę, wchodzę do domu, jakaś baba siedzi, przebrała się za mnie i siedzi tutaj z tobą, rozmawia. Co ona od ciebie chciała? No recenzję nagrywałyśmy w tego filmu, co poleciłaś, Anihilacja. Przecież. Ona mi opowiadała cały film, ale ja mówiłam, że to... Bo ja uwierzyłam, że to jesteś ty. Ja mówię, jakiś dziwny głos masz, jakoś się dziwnie zachowujesz, a ona cały czas wydaje ci się, no to ja tam wiem. Może masz, wiesz, jakieś zapalenie gardła albo nie wiem, może jesteś śpiąca. Matko, to z kim ja rozmawiałam, ludzie. Ale to ten film, co było w nim, że kosmyci są wśród nas, tak? Tak, tak. No to wiesz co, to ty nie masz czego oglądać, takie głupoty w ogóle, ja nie wiem. No to nie ty do mnie pisałeś, żebym ja to obejrzała? I że my to recenzujemy? A skąd? Nie wiem, w ogóle wiesz co, ja teraz w ogóle ci nie odpowiem na te pytania, bo ja dopiero co wróciłam, ja byłam dopiero co na wakacjach, znalazłam last minute takie lot samolotem w rejon Trójkąta Bermudzkiego i powiem ci, że normalnie wlecieliśmy tylko w jakąś chmurę na 5 minut, nagle się okazało, że normalnie miesiąc czasu żeśmy tam byli, a teraz kurna muszę dopłacać za wszystko, jestem taka zła w ogóle, że chyba, wiesz co, innym razem nagramy tą recenzję, dobra? Matko, to ja z kim ja rozmawiałam w ogóle? Ludzie. Serio? To ja chyba policję zaraz zadzwonię. No wezwij. Ona do mnie wypisywała. Ona mi ten film cały opisywała. Wypisywała, że mam to obejrzeć. Ja jakoś zasypiałam, nie mogłam tego oglądać, ale teraz to już jest wszystko jasne. To jest po prostu jakiś dziwny film. Ty Betty uważaj. Który do takich dziwnych wydarzeń doprowadza. A ty teraz to, co opowiada, że ty byłaś w tym trójkącie, to ja ci powiem, że ja byłam na filmie Bas Astral i tam właśnie były takie sytuacje opisane. Bas Astral leciał na akcję na 4 minuty, a wracał i się okazało, że 4 lata już upłynęły. O matko, ty, ja muszę to ty zerknąć. Który dzisiaj mamy? Powiedz mi, do kalendarza muszę zerknąć, Jezu. Dzisiaj mamy 26 czerwca. Nie, to jeszcze w tym roku to było. Matko! 2022, ludzie, to kiedy
To i ile czasu, na ile czasu tak zniknęłaś? Matko, ja już nie wiem. Ty, ja muszę iść do lekarza chyba, czy co? A w ogóle co do tego filmu, to ja to mu dam jedną gwiazdkę, wiesz? Dlaczego? A bo w sumie fajny film, ale tak, taki ciężki, wiesz, to znaczy, no, to, wiesz, to takie, no nie wiem, ktoś może próbował, wiesz, coś takiego wymyślić, bo to ciężko w ogóle sobie wyobrazić UFO, nie? Więc może oni tak próbowali wymyślić sobie UFO, więc to gwiazdkę to im daje, wiesz, uznanie, że próbowali coś innego wymyślić, a nie tylko takiego ludka, to znaczy, no był ludek, nie? Ale to tak, to było coś więcej w tym filmie. No jak było więcej, no to może powinnaś więcej gwiazdek dać. No było wiesz, coś tej... więcej. To znaczy, Czy już nie wiesz, chcesz go oglądać? Znaczy nie, no myślę, że raz mi wystarczy, chociaż go tam obejrzałam, żeby zobaczyć w ogóle, czy on jest wart oglądania jeszcze raz. Nie byłaś pewna za pierwszym razem. Tak. No. Ja to w ogóle jestem, co do filmów z Natalii Portman, to jestem zawsze taka w szoku. Uprzedzona, to, tak? No. Tak, trochę uprzedzona, bo ona ma coś szalonego w oczach i te filmy tak, też mi się ona wydają w tym takie filmie, naznaczone tak, tym szaleństwem. Ona w tym filmie miała właśnie to iskrzenie w oczach później na koniec. Jak ten mąż się już obudził, okazało się, że to niby nie jest jej mąż, to oni obydwoje mieli to iskrzenie w oczach, czyli tak jakby to nie zginęło, nie zniknęło i ciągle jest wśród nas. Także... Ty Capri, ty zobacz, czy ty nie masz jakiegoś iskrzenia w oczach po tym wszystkim. Jakaś obca baba, nie wiadomo kto, ty w trójkącie bermudzkim, ja bym chyba Dobra. Naprawdę to sprawdziła. I to iskrzenie, i do lekarza, tak. I ty może, może zbadaj jakieś ja patrzę, swoje czy mi tu gałązki prądy. Jakieś nie wychodzą z rąk, wiesz? Kurczę, jeszcze w drzewo się zamienię. Dobra, to może kończmy, ja lepiej pójdę do lekarza, jeszcze na policję, jeszcze w międzyczasie, kurczę. Żeby A gdzie ta baba poszła? Nie wiem w ogóle, kurczę. Matko, może gdzieś się rozpadła, nie wiem. I teraz kogoś A może innego ona u ciebie się... gdzieś siedzi w mieszkaniu? Nie wiem, może. Za drzwi ją wywaliłaś? No, matko. Boję no się teraz zajrzeć tam. No, dobra, to po prostu. No, to po prostu kończymy. Bardzo tak. Przepraszamy za to wszystko. Nie, no w ogóle to w szoku jestem do tej pory. Ja przepraszamy za to wszystko, no ale no tak się stało. No. A my jesteśmy testerkami szczęścia. My wam wszystko pokazujemy, co się u nas dzieje. I taka u nas się zdarzyła historia. Matko. Szok. No. Szok. 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 Pa, pa. No, pa, pa, kochani, pa, pa. Pa.